Krzysztof Pluta odczytał pisany list obecności. Każdy chciałby, żeby czytał, powiedział kilka osób i sobie kilka słów takiej autoryzacji. Nie podzieli pan profesor. Nie, nie. Myślę, że będzie mi ładniej. Lepiej będzie, jak będę stał, bo wtedy... Tradycyjnie. Ja będę wszystkich widział, ale już jestem wiele. Lepiej słychać. Równie. Pan Bogumił Baraszkiewicz. To ja. Ale kilka słów. A słuchajcie, no ja mam zorganizowane zarazem z Ryśkiem to spotkanie i cieszę się, że jesteście. Sami jesteście. Tak. Cieszę się. Nie, smutno mi jest, że po prostu nie ma pana Kazimierza Kwaśniewskiego, który nas uczył. Dzwonił dzisiaj do mnie rano, bardzo przepraszał, bo złapała go ciężka grypa, tak jak pana Janka, ale wyciągnąłem pana Janka z tego szpitala i jest to wśród nas. A ten, nawet po prostu przepraszam, bo jutro ma chrzciny wnuczki w Opolu i niestety nawet na chrzciny nie tego, więc wybaczmy mu za to. Ale jutro podjadę do niego i mu tam wręczę te kwiatki i te prezenty, które myśmy przygotowali. Wszystkiego najlepszego, dziękuję, bawcie się dobrze. Pan Barabasz Roman. Jestem. Mieszkam w Lublinie, jestem na emeryturze, trzeci rok. Mam dwoje dzieci, trzy wnuczki, no i mieszkam sobie. Pan Drak Ryszard. Jestem. Ja tradycyjnie mieszkam w Lublinie, cały czas w Lublinie. Jestem na emeryturze od 4 lat, znaczy od 2014 roku, stycznia. Co? Dwoje dzieci, mam trzy wnuczki, tak mi kolega powiedział. No i na emeryturę sobie teraz. Dziękuję. Pan Galiński Roman. Tadeusz Galiński. Tadeusz, przepraszam. Emerytor 98 roku, trzy córki, wnuczka, dwóch wnuków, córki po studiach. Aha, emeryt wojska. Tak jest, pracowałem w pułku w Poznaniu, tam gdzie jest teraz baza F-16. Od początku w Ameryce. Pan Kłuczek Roman. Roman, gdzie ty jesteś? Pojedziemy. O, Roman! Mój papier złapił. Na mnie przyszło po pracy. Wrócicie. Zemigrować do Fabianic niestety. Po wojsku akurat tak się złożyło, że mój żywot to taki prosty jak śpiewa drewny. Z jednej strony zemigrowany, a z drugiej zaczerpowany. Także można się nie ulegać, spotkałem się ze zdrowiem. I co teraz zapytałem? Ano trzeba było słuchać mnie od początku. Zdrowie rzekło i uciekło. Ale cieszę się, że jesteśmy tutaj. Z kim możemy być? Panu Pani Groma. No właśnie. Proszę wyłączyć to radio. Pan Jedliński. Nie ma, niestety on nie dojechał. Nie zda. Ja przepraszam, szukałem go po całej Polsce i Europie. Miałem ten adres, tylko jego Kielce, jakaś tam pańska 6, ale niestety. Nie znalazłem, zaproszenie wysłałem. Nie odezwał się. Tak, ale tak nas to życie. Pan Łapot Edward. No to do sobie co? Jestem, żyję i już. Co? Co masz? Dzieci masz czy nie masz dzieci? Mam córkę, mam syna, wnuki. Mam troje wnuków. Żonę jedną? Wszyscy Koper Lesła. Leszek, gdzie ty? Leszek? W ogóle się zrobię dużo. Do 1973 roku mieszkałem w Brzegu Dolnym, teraz jestem właściwie Lublinianiem, bo najwięcej czasu spędziłem w Lublinie. 73-74 Nowa Huta. Lublinie. Miedź od 1974 roku. Także 36 lat na miedź pozwalałem. I to wszystko. Dwoje dzieci, syn, córka. Wszyscy w domu. A resztę to się dowiemy. Ale pan wyrósł, bo ja pamiętam pana takiego małego. Bo był mały. Tak, niski był, tak. Niski, nie mały, może, ale niski. A
Od 21 lat na emeryturze. Z Wielubin. Od 70 lat. Jak to się wyrzuciło na tym? No właśnie, tak długo. Tak, kolega w Polsku była w kopalni. Na dole? Oczywiście. Dlatego. I od przody grąba. Jednego syna, trzy wnuczki. I od 99 roku wróciłem do Bołowa. Mieszkałem w Lubinie. To było. Na Oliwogórkę. Tak jest. Pan Paśniak z Wilnie. No ja cały czas mieszkam w Brzegu Dolnym. Pracowałem w Lubicie i w Gazach. Można powiedzieć pół na pół, od 20 kilka lat. Na Lubicie już jestem od 2011, czyli już 10 lat. I tak. Troje dzieci, mam troje wnuków, wszyscy na swoim. Pan Mościński Henryk. 8 lat na emeryturze, troje dzieci, dwoje wnuków, 45 lat w Rokicie, no i to wszystko. Pan Bóg. Tak, no co by chyba pewnie mówił, raz radzi pewnie. Jest. Ja też nie powiedziałem. Od 2010 na emeryturze. Trójka dzieci. No i co? Wszystkie. Czwórka wnuczą. Wszystko. A i jesteś dziadek już. No wnuczka najstarsza ma 18 lat. Więc ja tak. Po pracy tutaj w Rokicie, później praca była troszeczkę w kopalni, ale krótko. Od 1973 roku związałem się z Hutą Miedzi Głogów, gdzie przepracowałem 42 lata jako automatyk, całe życie jako automatyk. Pracowałem, mam dwójkę dzieci, dwójkę wnucząt, znaczy się wnuka i wnuczkę. Od 2014 roku jestem na emeryturze. No i w tej chwili hobby, działka, grzyby, ryby. Odpoczynek. O, wszyscy na głowie. Jak trzymać? Tak, na dwa. Pan Huta? Pan Huta. Oczywiście, bo przez nim razem pracowałem. W 1970 roku pracowałem w Rokicie. Ale jak się ożeniłem, no i dzieci, potrzebne było mieszkanie, dostałem mieszkanie, gwarancję w Przemyśle Siarce, tam w Brzeskim województwie, w Przemyśle Siarkowym. Największa fabryka na licencje amerykańskie chemiczne. Posiarczyk Bezer, przekurs posiarkowy. Tam po roku czasu dostałem mieszkanie i jeszcze dwóch synów, w sumie trzech synów. No, no obecnie dwóch jest żonatych, to mam wnuczkę i trzech, w sumie trzech wnuków, a średni jeszcze jest kawalerem po budowlance i z firmy z Krakowa, Instal Kraków, jeździ do pracy z Niemiec, do Holandii jako budowlaniec. Także na emeryturę przyszedłem w 2010 roku, przeszedłem na emeryturę, no i teraz zajmuję się działką ogrodową, przeważnie w wolnych chwilach. No i takie spotkania jak teraz tu z kolegami, nawiązane po 50 latach, a wcześniej, z zeszłego roku spotkałem się ze sportowcami, czy też jest hala widowiskowa w Starszowie, sportowa, i przyjechali koledzy tutaj z Brzegu Dolnego z drużyną, Józef Sadowski, i Rysiek Podrażnik z Wołowa też z drużyną, i tam w Starszowie się spotkaliśmy. I Lutek Zięba też kolega. Też ma drużynę sportową, że te znajomości po 30, po 50 latach, ale są nadal i uczniowie także. A główne zadanie to wychowanie dzieci, danie im jakiemuś wykształcenie. Także udało mi się, najstarszy syn skończył studia, drugi syn ma licencjat, a trzeci syn budowlaniec po technikum budowlanym. Chciałem, żeby na studia, ale jak budowano na Euro w Krakowie te obiekty różnego rodzaju, tam w tych firmach polsko-zagranicznych nabrał praktyki, no i teraz jeździ do pracy. Także jest teraz dużo czasu i możliwość właśnie nawiązywania, ponawiania tych kontaktów, to jest jak najbardziej wskazane i myślę, że będziemy się spotykać teraz już częściej. Popieramy to, popieramy. Dziękuję, że będziemy mieli rocznicę 50 lat. Pan Szynka Andrzej.
No jestem tutaj, to ja, tak, 43 lata z tą samą kobietą. Wysługę lat już mam, dwóch synów, dwoje wnuków, jedna wnuczka, od dwóch miesięcy na emeryturze, czyli mam bardzo wysoką emeryturę teraz. Donaldo mi się przyczynił 15 miesięcy dłużej, niestety musiałem pracować. Nie pracowałem, brakowało mi parę miesięcy, żeby dostać emeryturę w wieku 60 lat z tytułu szkodliwego. No i to wszystko, chłopaki. Mieszkam dalej w Obornikach, swój domek, działeczka malutka, bo to 5 aru. Hobby, wędkarstwo. Jurek, dlaczego ze mną nigdy na ryby nie jedziesz? Bo nikt mnie nie prosi. Szydziński, gdzie trojnar jest? Aha, mogę wam powiedzieć tak. Wiesiek Trojnar pracował w Głogowie, w Hucie. Pracował w Hucie. Niestety gdzieś tam jechał motorem. Pierwsze śliwki, takie te mirabelki były, jechał motorem i się zabił. Nie? Marek Jarmark, który też z nami chodził, 2 lata temu zmarł na raka płuc. Ty mówisz o Trojanowskim? Trojnar. Ten czorny, tak. Wiesiek Trojnar. No, on był najlepszy był z tych szkupieł, które Michał z Ludkiem brali sobie do starej stodoły na ćwiczenia, na zapasy. Na manekiny, tak. No bo Wiesiek najlepiej uciekał. No. Chłopaki, no, bawmy się fajnie, kurde. No i Bogumił obiecał, że za rok zrobi następne spotkanie. Ale we wrześniu. Jest szybciej. Jest. We wrześniu? Tak. Z bagażami, jak te brozy. To w lecie. Nad Odrą. Dobra, tak. Pan Ślaziński z Rygmunt. To ja jestem. No jestem z Obornik Śląskich. Jestem już na emeryturze. Mam dwoje dzieci. No to szkoda, że pracuję w zagranicy w Polsce. No bo zawsze do tej pory mam stanowisko kierownicze. No. Ciągnę, jak ciągnę na emeryturze, jak każdy jeden. Może jak no. Dziękuję bardzo. Pan Wołos Waltema. Siedzę w latach na emeryturze. Mieszkam w Zagłębie. Dwoje dzieci. Dwóch wnuków, jedną wnuczkę. Hobby, rowerek. Czołem. Spacery po parku, tego nowym. Tak, ja widzę. I czasami po grusie spotykam, raz na miesiąc. Na miesiąc? Prawie to jest. Niestety usprawiedliwiono, że nie jest gdzieś tam daleko, w granicy holenderskiej, myśmy go usprawiedliwili. Pan Zasada Obrzyski. Ładziu, zasada wszyscy, Ewery, moje dzieci. Trójka ruchów, chłopaki. I wszystko. Rower, ryby. I safari. Od czasu do czasu. I działka. To ja w 75. wyjechałem z Brzegu Dolnego. Zaraz po ukończeniu technikum do cementowni Górarze, mieszkałem w Kratkowicach, w 91 wyjechałem do Hiszpanii, tam pracowałem 25 lat i wróciłem na emeryturę. Od 3 lat jestem w Polsce. Syn w Krakowie i córka została w Madrycie. Dwoje wnuczków. I to wszystko. Zajmuję się jeszcze sportem, jestem trenerem i prezesem klubu ZKS Górarzy w Górze. Jakiś sport? Zapas. Józio, wstawaj. Panowie, na pierwszym miejscu, jak pamiętacie, chodziliśmy na papierosy do tego lasku przy szkole. Obiecałem, że taką właśnie zorganizuję. I bardzo was chciałem przeprosić, bo adresy, co miałem do was po szkole, gdzieś mi się to straciło. I po prostu nie miałem kontaktu z nikim. Przyjeżdżałem do Greku, to wszystko w biegu było robione.
Jestem 45 lat żonaty, mam dwóch synów, czterech wnuków. Czasu nie mam na emeryturze, jestem od 2009 roku. Co jeszcze pracuję, bo Pan Bóg mnie, bo żonę człowiek sobie wybiera sam, ale teściową pokarał mnie Pan. I muszę na teściową płacić 1600 zł miesięcznie. No więc musiałem dorobić. Także pracowałem do... Najdłużej Ciebie szukałem. Do końca stycznia teraz pracowałem, a od stycznia, znaczy od lutego, to jestem w pracy interwencyjnej takiej, tylko na telefon, jak ktoś pilnego, poważnego. Poza tym bardzo dobrze się czuję. To jak masz kłopoty z teściową, to do mnie może się zgłosić. Bardzo dobrze się czuję. Tabletek żadnych nie biorę. Dobra, dziękuję. Kociołem ci pomógł. Kurde, kociołem ci pomógł. Zamierzam od marca syna wnuków zmobilizować, bo mam zamiar w przyszłym roku startować w maratonie. I chcę pociągnąć za sobą wnuków. A dlatego muszę trenować, bo mi luftu brakuje. Po prostu 2 lata temu wykaraskałem się ze śmierci. Co lekarze, jestem ze Rzeszowic. 40 lat przepracowałem na koksowni, na piecach. I miałem taką poważną chorobę, jak zapalenie czustki, że mało bym nie wylądował na drugim świecie. Po prostu lekarze się dziwili, że z tego w ogóle wyszedł. Tak mi nikt nie ma. Dziękuję. To dzięki teściowej we mnie wyszedł. Dwóch synów, 4 wnuków. Wszyscy bandyci. Dziękuję. Ja jeszcze później zabiorę głos, ale takie pierwsze wrażenie chciałem tutaj powiedzieć, że... A co jeszcze, jeśli mogę powiedzieć? A mówię. Gdybyście kiedyś jechali na Górę Świętej Anny, na Annaberg, to przejeżdżacie koło mojej chałupy. I koło mojej też. Jak się Rzeszowice kończą? Najpierw są Kratkowice. Ja, najpierw są Kratkowice. Jak się Rzeszowice kończą, jedziecie ze Rzeszowic na Annaberg. To jest moja chałupa zaraz tam. Liczyłem, tu kolegę by musiał opierdolić, bo doszły do mnie wiadomości, że któregoś roku, to już było dawno, z Edkiem Polkiem. Edek Polek do swojego kolegi jechał i ty jechał z nim. I z Opola chłop się wrócił. Mówię, Józio, to może później, bo pan... Jak jechałem z nim? Profesor jeszcze coś, proszę. No jak nie, to się do mnie wiadomo. Ja chciałem powiedzieć takie, co? Pierwsze wrażenie, moment, panowie! Panowie! Po 50 latach, to jednak to jest czas bardzo długi. To jest, widać już po naszych tutaj sylwetkach, po naszej urodzie, widać, że już jest inna. Niestety, ale takie to jest moje pierwsze wrażenie. Jeżeli spotykamy się często z niektórymi, no to widzimy, że jednak poznajemy się. No może ja nie poznaję której to klasy, prawda, ale poznajemy się jeszcze tak wzrokowo poznajemy się. I dlatego